Remont peronów dworca kolejowego w Bytomiu miał być rewitalizacją, a teraz przez niektórych określany jest dewastacją tego prawie stuletniego zabytku. W sprawie interweniuje śląski wojewódzki konserwator zabytków. Wykonawca nie powiadomił nas o pewnych działaniach, ale szczególnych takich. Oczywiście wcześniej projekty były uzgadniane w przebudowie dworca. Hala dworca będzie odbudowywana tak, jak należy i ona będzie po prostu w formie jak najbardziej zbliżonej do pierwotnej. Natomiast nie powiadomiono nas o pewnych detalach. Czyli między innymi usunięciu zabytkowych balustrad, jak również charakterystycznej mozaiki w tunelach dla pieszych. Po niepokojących sygnałach o rzekomych dewastacjach śląski konserwator zabytków przeprowadził wizję lokalną na placu budowy. Okazało się, że prace poszły w zupełnie innym kierunku niż zakładano, a perony nie przypominają tych wybudowanych w 1929 roku. Ja się podpisałem pod tym protokołem ze wczorajszej wizji lokalnej, ale tylko dlatego, że w tym momencie trzeba już ratować to, co się da. To już jest przysłowiowa woda po kisielu, więc no ratujmy to, co się jeszcze da uratować. A chodzi na przykład o same perony i ułożone na nich płytki. Problemem jest również podejście wykonawcy do remontu wspomnianej wcześniej hali peronowej. Wykonawca przede wszystkim, co było dla nas największym szokiem, poddał wątpliwość wcześniejsze stanowisko inwestora i wykonawcy o odtworzeniu przeszkleń na hali peronowej. To jest dla nas informacja niezwykle bulwersująca. Nasze podejrzenia są takie, że chodzi po prostu o pieniądze, natomiast takie były wytyczne konserwatorskie, których wykonawca powinien się trzymać. Członkowie Stowarzyszenia Profortalicium zgłosili do prokuratury możliwość popełnienia przestępstwa przez inwestora oraz wykonawcę. Po wizji lokalnej z udziałem przedstawicieli wykonawcy, inwestora, miasta, konserwatora zabytków i stowarzyszenia deklaracja PKP PLK jest jasna. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zabezpieczone przez wykonawcę zostały balustrady ze schodów przejścia podziemnego, a także słupy zwiaty z peronu pierwszego, które zostaną wyeksponowane w lokalizacji uzgodnionej z konserwatorem zabytków. O wgląd do projektu wnioskuje miasto Bytom, które chce sprawdzić, czy pozwolenia są zgodne z zaleceniami ochrony tego zabytku. Dalszy remont zabytku wybudowanego w 1929 roku jeszcze przez Niemców ma się odbywać pod ścisłym nadzorem śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Trwa licytacja, dzięki komu województwo śląskie dostanie pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Śląska. W poniedziałek o swoich zasługach przekonywał marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, a dzisiaj o zasługach rządu w tej sprawie mówił premier Mateusz Morawiecki. Marszałek do niedawna reprezentował Prawo i Sprawiedliwość, ale już nie po drodze mu z premierem. Ten ostatni podkreślał, że mimo koniecznej transformacji z polskiego węgla powinno się korzystać tak długo, jak to możliwe. Jednocześnie, niejako równolegle dla wszystkich górników dzisiejszych i także dla przyszłych pokoleń, wszystkich pracujących na Śląsku, tworzyć jak najlepsze miejsca pracy. Tutaj na Śląsku chcemy tworzyć jak najlepsze miejsca pracy po to, żeby ludzie stąd nie wyjeżdżali. Do województwa ma trafić 5 miliardów euro, o czym informował w poniedziałek wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej Frans Timmermans. W środę minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda przedstawił, na co konkretnie przeznaczone zostaną pieniądze. Będą inwestowane bezpośrednio w pewnych obszarach, które będą z pewnością korzyścią dla mieszkańców województwa śląskiego. Wymienię kilka, chociażby obszar cyfryzacji, obszar gospodarki, ale także obszar różnorodności biologicznej, czy obszar zrównoważonej mobilności, obszar transportu, obszar rynku pracy, ponieważ przecież te środki również mają służyć temu, aby to serce Polski, przemysłu w Polsce mogło odnieść wielki sukces, jeżeli chodzi o transformację i nowe miejsca pracy. Podczas konferencji z udziałem premiera wielokrotnie podkreślano, że Śląsk to region, który ma najwięcej do zrobienia, stąd też tak duże, rekordowe fundusze. Wybrzmiało również to, że region musi transformację, głównie energetyczną, przejść możliwie najbardziej bezboleśnie dla przemysłu i przedsiębiorców. Nieprzypadkowo premier przyjechał do Zabrza. Zabrze jest bardzo doświadczone. To miasto, które było silnym ośrodkiem przemysłu. Tu mieliśmy zjednoczenie przemysłu, tu mieliśmy gwarectwo, tu mieliśmy 7 kopalń, tu mieliśmy ogrom przemysłu dookoła górnictwa. Dziś poszukujemy nowych dróg, a właściwie to znaleźliśmy nowe drogi. I myślę, że to, co najważniejsze, Zabrze
nie padło na kolana. Mimo, że musieliśmy się uporać z 24-procentowym bezrobociem. Premier Morawiecki podkreślał, że rekordowe pieniądze unijne dla Śląska to zasługa wielu ludzi zaangażowanych w negocjacje, a nie pojedynczych osób, które dziś się tym chwalą. Nie wiadomo, kogo na myśli miał szef polskiego rządu, ponieważ podczas konferencji nie przewidziano czasu na zadawanie pytań. Po tym, gdy na osiedlu Witosa w Katowicach została śmiertelnie potrącona 72-letnia kobieta, policja zwróciła się do miasta z prośbą o wydłużenie czasu działania miejskiego oświetlenia. Na początku listopada czas ten został skrócony o 45 minut w związku z oszczędnościami. My taką procedurę wdrażamy zawsze po każdym zdarzeniu śmiertelnym na drodze. Tutaj sytuacja wygląda tak, że jeżeli mamy wypadek drogowy skutkujący śmiercią, zawsze jest przeprowadzana lustracja miejsca. Ta po części miała wykazać, że miejsce, w którym doszło do wypadku, było niedostatecznie doświetlone, co przy tym, że kierowca miał nieodpowiednio odśnieżone i zaparowane szyby, tylko pogorszyło jego widoczność. Miasto tłumaczy, że jest zmuszone oszczędzać, jednak już po sygnałach od mieszkańców i jeszcze przed policyjnym pismem rozpoczęło przywracanie normalnego działania oświetlenia w mieście. Proces przyzbrajania tego oświetlenia trwa już od jakiegoś czasu, dlatego że niestety nie jest to tak, że jest jeden przycisk, który nam włącza albo wyłącza wszystkie lampy w całym mieście. To trzeba robić właśnie manualnie w poszczególnych częściach. Oświetlenie ulic i traktów pieszych w Katowicach do normy ma wrócić tuż przed świętami. Wyjątkiem będą te ulice, gdzie nie ma chodników, czyli na przykład okolice drogowej trasy średnicowej czy ulic Bagiennej i Kościuszki. Część odpadów wywiezionych z dzielnicy Brzezinka w Mysłowicach mogła zostać zakopana w pobliskim Bieruniu. Tak wynika z ustaleń Gazety Wyborczej. Prokuratura Regionalna nie potwierdza tych informacji, ale już w listopadzie podczas odkrycia odpadów w Bieruniu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informował, że działania były przeprowadzone w związku z nieprawidłowościami przy likwidacji nielegalnego składowiska odpadów w jednym z miast województwa śląskiego. O tym, że odpady mogły trafić kilka kilometrów od Mysłowic, nie wie prezydent tego miasta, choć potwierdza, że miasto dostawało sygnały o nieprawidłowościach. Jedna z nieprawidłowości, która była w trakcie wywozu, została natychmiast zgłoszona do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i tą sprawą zajmuje się prokuratura, ale to my zauważyliśmy, my przekazaliśmy tę informację i to my jesteśmy poszkodowani. Na czym ta nieprawidłowość polegała? Ta nieprawidłowość polegała na tym, że jedna z firm podwykonawczych wywiozła odpady nie w to miejsce, gdzie powinna, czyli nie na instalację. Powiadomiliśmy od razu organy ścigania i za te odpady nie zapłaciło miasto. Za te odpady musiała koszty ponieść firma, która wygrała przetarg na wywóz odpadów z Mysłowic. Nielegalne składowisko odpadów w Bieruniu zostało odkryte 8 listopada tego roku. Na dość rozległym terenie jednej z prywatnych posesji odkryli właśnie zakopane pod ziemią pojemniki z substancjami pochodzącymi z przemysłu chemicznego. Wstępne badania przeprowadzone na miejscu znaleziska wykazały, że w metalowych beczkach i plastikowych mauzerach może znajdować się ponad 200 tysięcy litrów niebezpiecznych odpadów. Problem nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów był na tyle duży, że w 2019 roku komendant wojewódzki policji powołał specjalną grupę do zwalczania tego procederu. Częstochowscy policjanci zatrzymali już 58 osób za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpiącej zyski z transportowania i składowania groźnych dla życia i zdrowia substancji. 36 z nich trafiło do aresztu. Zostały już ostatnie dni, żeby włączyć się do pomocy potrzebującym zgłoszonym do tegorocznej szlachetnej paczki. Wesprzeć rodziny i samotne osoby można do piątku 9 grudnia. Tylko w Katowicach na taką pomoc czeka około 10 rodzin, a w całym województwie śląskim około 100. Potrzeby nie są wygórowane. Są to głównie takie podstawowe potrzeby jak żywność, środki czystości, kurtki zimowe, obuwie, artykuły szkolne. Mogą się też znaleźć również sprzęty AGD typu pralki, lodówki, czasem łóżka. Do tegorocznej edycji szlachetnej paczki zgłosiło się ponad 15 tysięcy rodzin i osób samotnych. Ponad 1000 z nich jeszcze czeka na pomoc. Co roku szlachetną paczkę wspierają znane osoby. Tym razem jest to m.in. Iga Świątek. Sama wsparłam też jedną rodzinę, więc mam nadzieję, że inni także się zaangażują. Tym razem pomoc trafi do pani Adrianny, a także jej dzieci, 12-letniej Moniki i 4-letniego Bartka.
Pani Adrianna straciła męża 2 lata temu i od tamtej pory zmaga się z problemami samotnej matki, przez co też nie jest w stanie podjąć pracy na pełen etat. Dlatego mam nadzieję, że dzięki też współpracy ze Szlachetną Paczką zapewnimy podstawowe potrzeby tej rodzinie. Aby wesprzeć potrzebującą rodzinę lub osobę samotną, wystarczy wejść na stronę szlachetnapaczka.pl, wybrać odpowiednie województwo i miasto. Tam znajdziemy listę osób, którym można pomóc oraz opis tego, czego potrzebują.